stwierdzili, że oczywiście zrobią. Również ten nasz poseł i działacz ZSL-u, też odpowiedział mi negatywnie. Ten... Jak miałby brzmieć ten napis? Jeszcze raz, bo... Tym, którzy obronili wieś polską przed sowietyzacją, naród polski. Wieś polską, tak jest, dokładnie. Dokładnie. Mój dziadek na przykład zesłany został z całą rodziną, zesłany w głąb Rosji za to, że nie chciał oddać gospodarstwa i się zgodzić na kolektywizację. Tą płytę, bo ja mam brąz na tą płytę, ale jakoś oni nie byli zainteresowani. Ani Zych, ani Pawlak, ani... Ja jestem zainteresowana, panie Leszku. Ja to w takim razie w kampanii wprowadzę, jeśli pan pozwoli. Jako hasło samoobrony we Wrocławiu, że tu... A żeby ktoś się właśnie z tych działaczy zgodził na... Tak, to ja właśnie jestem takim działaczem, bo zdaje się, że... Chciałem nawet poprosić, ale to jest daleko i w Kielcach chyba tak działa, więc tak nie wypadało. Natomiast... Ja się tym zajmę. Taką płytę, znaczy hołd oddać tym ludziom, którzy wsadzani byli do więzienia. Tak, szczególnie, że ja jestem z rodziny ziemskiej z Suwalszczyzny i tam mnóstwo mężczyzn wymordowano, a mojego dziadka wysłano z rodziną właśnie za to, że nie chciał oddać ziemi. No właśnie. Nie chciał oddać ziemi. W związku z tym był taki dowcip. Prawda? To wspaniale, to tak zrobimy. Był taki dowcip też, jak organizowali kołchozy, znaczy te spółdzielnie produkcyjne, i pytałem taką babkę biedną, która rzeczywiście nie miała ziemi, ale pytałem, a czy wóz dacie? Dom. A konia dacie? Dom. A krowę dacie? Nie dom. Dlaczego? Bo mu.